Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, o tym, jak PiS zabrał cukier. Drodzy Państwo, to nie jest przypadek, że zabrakło cukru w Polsce. To w ogóle nie jest przypadek, że w Polsce, która jeszcze 3 lata temu miała według prezydenta Andrzeja Dudy mieć węgla na 200 lat, zabrakło też węgla. Wspólnym mianownikiem tych dwóch braków jest właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Otóż, drodzy Państwo, obejrzałem wywiad z posłem Markiem Sawickim, byłym ministrem rolnictwa, na telewizji Gazety Finansowej FMC27, w którym pan doktor Sawicki wytłumaczył, że braki cukru nie wynikają w Polsce z jakiejś klęski, ponieważ tego cukru jest więcej nawet niż było w latach wcześniejszych, ale z powstania tworu o nazwie Krajowa Grupa Spożywcza. To był ten słynny holding spożywczy, który PiS obiecywał powołać. No więc doktor Sawicki posypał głowę popiołem i powiedział, że wcześniej mówił, że powstanie tej grupy, tego holdingu nie będzie miało żadnego wpływu na rynek, ponieważ będzie ona odpowiadała za zakupy o wartości około 3,5 miliarda złotych, czyli poniżej 1% rynku spożywczego. Ale okazało się, że częścią tego holdingu jest Krajowa Spółka Cukrowa, która po prostu według pana Sawickiego nie ogarnęło w nadmiarze pracy dostarczania cukru do sieci handlowych, a odpowiada za około 40% rynku. Wywołała tym samym zwyżkę cen cukru, na której ktoś bardzo dobrze zarobił. Cukier ten poszybował w pewnym momencie nawet na około 8 zł. W sytuacji, kiedy u naszych sąsiadów, na przykład w Niemczech, kosztuje w przeliczeniu na polskie pieniądze kwotę rzędu 3 zł i 80 groszy. Podobnie zresztą gdzieś na południu w Czechach, gdzie zresztą pan minister Sawicki wysyła wszystkich, którzy mieszkają w rejonach, żeby właśnie tam się zaopatrywali, a nie przepłacali. Ten kryzys można tłumaczyć na rynku dwoma sposobami. Jednym jest właśnie niedbalstwo i po prostu głupota, że już zaledwie po kilku tygodniach działania polskiej grupy spożywczej wywołuje ona kryzys na rynku zaopatrywania w cukry. Zabawne jest to, że nadzorca tejże grupy, minister Jacek Sasin, oskarżył niemieckie cukrownie o sabotaż polskiego rynku i windowanie cen, w myśl zasady łapać złodzieja, ale nie. Jest też taka teoria, o której mówił pan minister Sawicki, że być może rząd testował, w jaki sposób Polacy reagują na tego typu braki i jaka jest tolerancja rynku na tego typu podwyżki. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, po tym jak PiS wywołał wcześniej brak węgla na rynku, bo to też są rządy PiS-u, ta sytuacja z węglem, w którym w marcu tego roku premier się dowiaduje, że po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel w Polsce może tego węgla zabraknąć. I przez następne miesiące trwa radosna polityka eksportu tego węgla. Ktoś upłynnia zapasy,
które były w rezerwach, sprzedaje ten węgiel. Pytanie, kto go kupuje, kto go przechowuje. Czy to są w ogóle jakieś interesy polegające na tym, że wywołuje się właśnie sztuczne hossy cenowe, a następnie ci, którzy mają ten towar, upłynniają go po wyższych cenach i zarabiają? W państwie PiS, drodzy państwo, się tego nie dowiemy specjalnie, ponieważ służby, które normalnie powinny śledzić tego typu działania, zajmują się śledzeniem dziennikarzy i polityków opozycji. Mamy tutaj kolejne kryzysy wywoływane przez niekompetentne władze PiS, w których można oczywiście domniemywać, że wynikają nie tylko z niekompetencji, ale z tego, że ktoś po prostu próbuje na tym zarobić. No, na zwyżce cen cukru naprawdę dużo osób zbiło małe fortuny. Mówimy o podniesieniu ceny prawie o 100% w ciągu kilku tygodni. Ja osobiście nie wierzę w to, co pan minister Sawicki nazwał brakiem uwagi, koordynacji. W mojej ocenie zostało to wszystko wywołane celowo i byli ludzie, którzy na czymś takim zarobili. Ja może przypomnę, ale na początku lutego wywoływano w Polsce panikę na dosyć wąską skalę na takich specjalistycznych produktach, jak na przykład płyn Lugola, który rzekomo miał pomagać ludziom w wypadku wybuchów gdzieś, użycia broni nuklearnej, ewentualnie awarii którejś z elektrowni w związku z wojną na Ukrainie. I tenże płyn Lugola zaczął znikać z polskich aptek. W pewnym momencie cena jego zaczęła rosnąć na kilkaset procent. Ludzie wykupywali dosyć ślepo. Oczywiście była to tylko i wyłącznie ustawka, wywołanie sztucznego popytu plotkami, podbicie cen, ogolenie, nazwijmy to prosto mówiąc, naiwnych i strachliwych i powrót do normalności. Zresztą słynny płyn Lugola w większości wypadków, gdyby ktoś go zażywał, to by raczej szkodził niż pomagał. Ale ci, co nabyli, to się czuli lepiej, szczególnie jak dużo na niego wydali, bo tak działa ludzka psychika. Podobnie tutaj zrobiono z cukrem. Po prostu wywołano, wstrzymano, opóźniono dostawy, wywołano panikę i następnie ci, którzy mieli, dysponowali cukrem, sprzedali go z górką. Teraz zresztą też jak Krajowa Spółka Cukrowa wchodzi i sprzedaje cukier, on już jest po nowych, wyższych cenach. A jak zwrócił uwagę minister Sawicki, nie usprawiedliwia to wyższych cen, ponieważ ten cukier był kupowany bardzo tanio. Więc mamy tutaj państwo, które się bawi rynkiem, destabilizuje rynek, podbija ceny i zabiera pieniądze. To samo, to jest powtórka, zwyżka cen cukru i zabranie Polakom pieniędzy na cukrze jest powtórką tego, co zrobiono w wypadku paliw pod pretekstem wojny rosyjsko, napaści Rosji na Ukrainę. Także wówczas w Polsce ceny paliw wzrosły najwięcej w Europie. I nie ma to żadnego usprawiedliwienia i żadnego przełożenia, żadnej korelacji z ceną surowców. To po prostu wykorzystanie monopolistycznej pozycji przez państwową firmę PKN Orlen, które po prostu podyktowało takie ceny i po prostu wyżyło po prostu z Polaków prawie że maksa. Dlaczego tak się dzieje, drodzy państwo? No bo rządzą nami chciwi i niekompetentni ludzie, którzy traktują rządy jako okazję do robienia interesów, do zbierania pieniędzy. Im bardziej nabierają przekonania, że to mogą być ostatnie miesiące ich władzy,
tym większa jest w nich chęć i determinacja, żeby robić kolejne interesy życia, bo prędko się już do władzy nie dorwą. Czyli ostatnie tango, ostatni skok na kasę. Kwestia cen cukru, mam nadzieję, bardzo mocno odbije się w sondażach, kiedy przebije się, że to PiS zabrał cukier i to PiS podniósł ceny cukru. Drodzy Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej. A Państwa zapraszam na portal wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. A tam polecam Państwu 700, ponad 700 już afer, taką listę PiSu, 700 afer PiSu. To jest lista, którą tworzyliśmy chronologicznie wraz z kolejnymi aferami. Była to lista 300, 400, 500, 600, teraz 700. Pewnie jeszcze do końca tej władzy dociągniemy do 800. Biorąc pod uwagę tempo, to powiedzmy sobie, gdyby wybory miały być w konstytucyjnym terminie, to pewnie i do 1000 dają radę, bo z każdym miesiącem, jak już czują, że to już jest ostatnie interesy, to dają do pieca. A Państwu też polecam Historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze Polska klęska tysiąclecia, temat okładkowy, który napisałem o Was, w sumie oczywisty. Jak Polska przegrała II wojnę światową, ale wciąż trudno się z tym przebić. Oprócz tego też tekst polecam, jak piraci zbudowali kapitalizm. Twórcy nowoczesnych rynków wzorowali się na zasadach, którymi kierowali się piraci. A także tekst Rosja na kolanach. 10 dni po rozpoczęciu wojny w 1941 roku Stalin błagał Hitlera o pokój. Oferował mu wielkie zdobycze terytorialne i uwaga, zgłaszał akces Związku Sowieckiego do mordowania Żydów. Polecam Historię bez cenzury.